Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu. 50 lat chirurgii dziecięcej w radomskim szpitalu. Północna część ośrodka badań lotniczych i kosmicznych już otwarta. Opłaca się podróżować kolejami mazowieckimi. Chirurgia dziecięca w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu świętowała 50 lat istnienia. Placówka ma szansę się rozwijać dzięki wsparciu samorządu województwa. Chirurgia dziecięca to szczególny oddział, który otacza specjalistyczną opieką najmłodszych pacjentów. Leczone są m.in. wady rozwojowe, urazy, oparzenia czy stany zapalne. Historia oddziału sięga 1972 roku, kiedy w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym został otwarty oddział chirurgii ogólnej i pododdział chirurgii dziecięcej. Po 2 latach został on przekształcony w samodzielną jednostkę organizacyjną. Zbudowaliśmy oddział, który leczy w zasadzie wszystkie schorzenia w chirurgii dziecięcej, z urazówką włącznie, z leczeniem oparzeń. Na przestrzeni tych lat nie rozdzielaliśmy tych specjalności czy też wąskich zakresów leczenia. Robiliśmy wszystko i z chirurgii noworodka, i z chirurgii ogólnej, jak również z chirurgii urazowej. Obecnie zespół oddziału chirurgii dziecięcej i poradni chirurgii dziecięcej tworzy 9 lekarzy, 17 pielęgniarek i sekretarka medyczna. Znajduje się tam 15 łóżek. To jest specyficzna specjalizacja i ten, kto ją wybiera w momencie, kiedy łapie bakcyla chirurgicznego, jeszcze pracując z dziećmi, to już jest zgubiony. Ten zawód staje się pasją, więc empatia tak, ale każdy, kto spróbuje tego zawodu, się nim zaraża. I my się wiążemy z tym zawodem na całe życie i z tym oddziałem, bo są ludzie, którzy pracują tak jak nasza prześwietna koleżanka lat 50 i dalej pracuje i dalej operuje. Są ludzie, którzy mają po 46 lat pracy i dalej operują, więc to w innych zawodach jest dziwne. A dla nas, z racji tego, że jest to nasza pasja, jest normalne. Na przestrzeni tych 50 lat w dziedzinie chirurgii dziecięcej doszło do dużego postępu. Olbrzymi postęp w chirurgii dziecięcej to jest też chirurgia endoskopowa, laparoskopia. Wydawało się, że to u dzieci nic nie będzie miało takiej wartości jak u dorosłych, a w tej chwili znacznie ponad 90%, nie mam takich wyliczeń, ale znacznie ponad 90% we wszystkich oddziałach chirurgii dziecięcej w Polsce wyrostek ma usuwany metodą laparoskopową. Z pomocy medycznej oddziału korzysta co roku około 1500 dzieci, z czego znaczna część poddawana jest zabiegom operacyjnym, a prowadzona przez oddział poradnia chirurgii dziecięcej realizuje od 14 do ponad 15 tysięcy porad rocznie. Dzięki wsparciu samorządu Mazowsza w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu powstał największy i najnowocześniejszy SOR, a w ubiegłym roku zakończono termomodernizację budynków placówki. Tylko w tym roku władze województwa zarezerwowały w budżecie blisko 20 milionów złotych na pomoc szpitalowi. Dzięki niej zakupione zostanie m.in. sprzęt medyczny, specjalistyczne łóżka, 2 ambulanse. Zaplanowana jest także modernizacja centralnej sterylizatorni. Północna część Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych Politechniki Warszawskiej już otwarta. Ośrodek powstał dzięki unijnemu wsparciu, a swoją siedzibę ma w Sierakowie koło Przesnysza. Obecnie ośrodek OBLOT oficjalnie składa się już z 2 części. Bezzałogowej, południowej, otwartej w 2022 roku i właśnie otwartej załogowej, północnej. Od 2 lat testowane są tam bezzałogowe samoloty i drony konstruowane na Politechnice. W nowo otwartych laboratoriach będą natomiast sprawdzane technologie związane z załogowcami. My wsparliśmy powstanie tego ośrodka w ramach środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dzisiaj to jest ukoronowanie tego projektu. Wsparliśmy kwotą 25 milionów złotych. No i dzisiaj jestem bardzo zadowolony, że w takim stanie to jest. Mamy tutaj, jak będziecie Państwo mogli zobaczyć, różnego rodzaju platformy badawcze. Na 2 takie najciekawsze na bazie samolotu AT-5 i Topaz. Szczególnie samolot AT-5 został dostosowany specjalnie do badań w locie. Ma specjalne podłączenia, gdzie można różnego rodzaju zasobniki badawcze do niego podwieszać. To daje szereg możliwości, między innymi w badaniach układów nawigacyjnych czy radarów. Taki sprzęt jest ewenementem na skalę europejską. Technologie lotnicze i kosmiczne w tej chwili są
niezwykle potrzebne, rozwijają się niezwykle dynamicznie z powodów różnych. No, techniki dronowe niestety między innymi także z powodów militarnych. Niemniej my prowadziliśmy badania nad tym małym lotnictwem, nad dronami już dużo wcześniej. Staramy się je rozwijać, do tego potrzebny jest poligon doświadczalny. W ośrodku będą pracować naukowcy z Politechniki Warszawskiej. Partnerami w badaniach będą też doktoranci, a w przyszłości ma się tam pojawić także młodzież ze szkół średnich. Plan jest taki, żeby także młodzież starszych lat, techników, ludzi, którzy tutaj pracują, włączyć w działalność ośrodka, bo ośrodek ma z jednej strony aspekt naukowy, z drugiej strony służy upowszechnianiu lotnictwa i współpracy z samorządem. W uroczystościach wziął udział także Bronisław Komorowski, były prezydent RP, który jest honorowym członkiem Przasnyckiego Aeroklubu. Jest taka opowiastka czy anegdota o mamusi, która się martwiła o syna pilota i zawsze mówiła: lataj synku nisko i powoli, co było prawie że gwarancją katastrofy. Więc ja cieszę się, że tu Przasnysz prezentuje inną zupełnie filozofię, że lata wysoko i szybko. I to jest droga do sukcesu. W sumie kompleks stanowi aż 9 laboratoriów oraz lądowisko o łącznej powierzchni ponad 26 hektarów. Ośrodek umożliwi prowadzenie zaawansowanych prac w obszarze bezzałogowych statków powietrznych, a także współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii. W przyszłości ośrodek chce stać się krajowym centrum kompetencji w pracach nad wykorzystaniem dronów dla precyzyjnego rolnictwa i leśnictwa. Bilet zintegrowany z Radomiem oraz 10% zniżki na bilety okresowe w aplikacji mobilnej to udogodnienia, z których mogą korzystać pasażerowie podróżujący pociągami kolei mazowieckich. Nadal obowiązuje także akcja Koleją do Kultury oraz Mazobilet. Koleje mazowieckie wychodzą naprzeciw podróżnym, którzy nadal mogą liczyć na 10% rabatu, kupując bilet okresowy w aplikacji mobilnej. Nowi i obecni użytkownicy aplikacji mobilnej Koleje Mazowieckie do końca sierpnia mogą kupić wybrane bilety okresowe, takie jak odcinkowe, sieciowe czy strefowe, taniej o 10% w stosunku do cen określonych w załączniku do taryfy przewozowej. Dzięki tej promocji podróżni korzystający z pociągów kolei mazowieckich mogą zaoszczędzić od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Od 1 czerwca obowiązuje także oferta bilet zintegrowany z Radomiem. Jest to połączenie transportu kolejowego z miejskim. Na podstawie jednego biletu podróżni mogą podróżować pociągiem kolei mazowieckich do lub z Radomia oraz autobusem komunikacji miejskiej w całym Radomiu. Chodzi po prostu o to, aby wszystkim tym, którzy chcą na przykład przyjechać z Warszawy czy innego miasta na terenie województwa mazowieckiego, do którego dojeżdża pociąg kolei mazowieckich, ułatwić podróżowanie jednym i drugim. Jeśli taki podróżny na przykład przyjedzie do Radomia na tym samym bilecie, jeśli wykupił oczywiście zintegrowany bilet, może jeszcze przez 60 minut podróżować komunikacją miejską. KMK zachęca również do korzystania z trwającej akcji promocyjnej Koleją do Kultury, która gwarantuje atrakcyjne zniżki do wielu instytucji kultury na podstawie kupionego biletu na pociąg KM. Tym, którzy planują poznawać Mazowsze, przypominamy także, że do końca tego roku obowiązuje weekendowy Mazobilet, który uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów od godziny 19 w piątek do godziny 8 w poniedziałek. Cena biletu dla jednej osoby to jedyne 49 zł, a dla grupy od 2 do 5 osób 99 zł. Mazobilet to kolejna ze wspólnych ofert przewozowych miasta stołecznego Warszawy i samorządu województwa mazowieckiego i kolei mazowieckich. Chodzi o to, by w jednej zryczałtowanej cenie na jednym bilecie móc podróżować przez cały weekend, zwiedzając Mazowsze. Na tym jednym bilecie 49 zł jedna osoba może jeździć w przeciągu tych całego długiego weekendu, a więc tych 3 dni. A jeżeli to będzie bilet grupowy, to od 2 do 5 osób będzie kosztował 99 zł. Wszystkie środki komunikacji publicznej, zarówno miasta, jak i kolei mazowieckich i WKT-ki są objęte tą ofertą, więc można jeździć ile się chce, dokąd się chce. Życzymy udanego podróżowania. Po raz pierwszy mieszkańcy województwa mazowieckiego będą mogli korzystać z programu startupowego. Osoby, które chcą założyć swoją firmę, będą mogły liczyć nie tylko na wsparcie finansowe, ale też i merytoryczne.
Platforma Startowa, Centralny Akcelerator Innowacji Mazowian Startupolis to przedsięwzięcie, które będzie realizowane wspólnie przez ośrodki innowacji z Mazowsza. Ten program jest dedykowany dla Polski Wschodniej, w którą też wpisano po roku 2018 regionalne Mazowsze. Świetna nazwa w ogóle tego programu, Mazowian Startupolis. Dzięki temu projektowi studenci będą mogli wziąć udział w konkursach w zakresie właśnie tworzenia nowych przedsiębiorstw, startupów, myślę, że również innowacyjnych. Dzisiaj postęp technologiczny jest tak szybki, że myślę, że studenci również podejmą inicjatywę i wymyślą nowe idee biznesu, który będzie z pożytkiem dla społeczeństwa, będzie odpowiedzią na pewne zapotrzebowanie rynku. Celem projektu jest stworzenie na Mazowszu korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w obszarach produkcji maszyn i urządzeń, energii, ekologii oraz żywności i przemysłu rolno-spożywczego. Mogą przyjść tutaj osoby fizyczne, które mają tylko pomysł. I po to platforma ma całe zaplecze naukowców, praktyków, czy też innowatorów, aniołów biznesu, którzy pomogą mu rozwinąć ten pomysł. Z jednej strony z punktu widzenia właśnie takiego technologicznego, naukowego, a z drugiej strony, co jest najważniejsze, jego komercjalizacji, jego pierwszej sprzedaży na rynku, założenia firmy. Szacujemy, że to będzie 180 zespołów, czyli 180 spółek i to jeśli chodzi o same granty, to będzie około 6 milionów złotych, natomiast cała wartość projektu jest 22 miliony, tak więc ta reszta idzie, no oczywiście część na administrację, ale także idzie na ekspertów i świadczenie usług właśnie tych podstawowych specjalistycznych oraz na menadżerów inkubacji, którzy towarzyszą i we wspieraniu tego rozwoju tego biznesu. Realizacja projektu potrwa 3 lata, w czasie których zrealizowanych zostanie 6 cykli inkubacji, a w każdym powstanie po około 30 nowych firm. Mariaż samorządu, szkolnictwa wyższego i biznesu jest bardzo ważny. Musimy się angażować i tworzyć rzeczywiście ten potężny ekosystem. To wsparcie na poziomie nie tylko finansowym, ale tym takim merytorycznym i wsparcie takim technicznym dla przedsiębiorców, ale też dla uczelni, dla doktorantów, dla studentów jest bardzo ważne. Przykładem firmy, która rozpoczęła swój biznes od startupu jest CodeJet czy Megli. To jest jeden w ogóle z najlepszych programów, jeżeli chodzi o platformy startowe, dla osób, które jeszcze wcześniej nigdy nie miały styczności z biznesem. Bo mamy możliwość za żadne pieniądze, bo wszystko jest dofinansowane, prawda, poznać te tajniki od początku i założyć swój startup. Nie musimy pójść na lewo, na prawo, uczyć się, szukać inwestorów, tylko mamy od razu wsparcie od mentorów, a co jest jeszcze najważniejsze, kończymy ten program platform startowych i mamy jasno określony plan i strategię, co robić dalej. To jest kluczowe. Sama inkubacja w platformie trwała około pół roku. Przez ten czas udało nam się przede wszystkim stworzyć prezentacje, materiały, przede wszystkim stworzyć prototyp naszego produktu, a cała inkubacja skończyła się szczęśliwie pozyskaniem przez nas inwestora na kwotę 1 000 000 zł. W związku z czym wyszliśmy z platformy już z pieniędzmi na dalszy rozwój, a rok po tym, jak skończyliśmy platformę, pozyskaliśmy kolejnego inwestora na kwotę powyżej 2 000 000 zł. Stąd już udało nam się naprawdę dojść do poziomu spółki, która aktualnie jest warta ponad 20 000 000 zł. Projekt będzie w całości finansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Do tej pory program był realizowany w 5 województwach. Na Mazowszu to dopiero pierwsza edycja startupów. W sezonie letnim różnorodne Mazowsze to idealne miejsce do aktywnych wycieczek pieszych, rowerowych, wodnych czy kajakowych. Bogate w muzea, zamki, skanseny i wciągające legendy ma wiele do zaoferowania zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Dziś podpowiemy, gdzie można znaleźć informacje i ciekawostki na temat letnich wydarzeń oraz miejsc do odwiedzenia, wypoczynku czy aktywności w całym województwie. Wystarczy wejść na stronę modanamazowsze.pl i Mazowsze Travel, żeby znaleźć liczne pomysły i inspiracje. Można przebierać w atrakcjach, na przykład z podziałem na regiony oraz kategorie takie jak industrialne Mazowsze, wypoczynek na wsi, spacery i wędrówki czy pomysł na weekend. Ja zachęcam do tego, aby odwiedzić w pierwszej kolejności stronę mazowsza.travel,
Tam znajdziemy wszystkie podpowiadajki, co można zrobić na Mazowszu i jakimi szlakami można podróżować. Ja w tym roku zachęcam do tego, aby poznać szlak Mazowsze na filmowo. Mazowsze to jeden wielki plener filmowy. Tutaj ponad 100 dużych produkcji filmowych zostało zlokalizowanych, więc możemy podróżować tymi miejscami, które znamy ze srebrnego ekranu. Ja zawsze podkreślam, że ja lubię wypoczywać na łonie natury aktywnie, więc zachęcam do tego, żebyśmy poznali też wszystkie rzeki Mazowsza. Jest ich naprawdę bardzo wiele. Wszystkie rzeki są przygotowane świetnie do obsługi ruchu turystycznego. Na Mazowszu znajduje się Kampinoski Park Narodowy. Jest tu aż 9 parków krajobrazowych, 189 rezerwatów przyrody i 62 obszary chronionego krajobrazu. Właśnie tutaj można także znaleźć najwięcej zabytków przemysłowych w całym kraju. Piękna Puszcza Kozienicka, chociażby park, krajobrazowe parki, które mamy na terenie województwa mazowieckiego, czy chociażby Kampinoski Park Narodowy, też stoi do Państwa otworem, przygotowane są ścieżki. Odpoczywajmy też na świeżym powietrzu, ale poznajmy, doświadczajmy pewnych doznań takich, które dają nam chociażby skanseny, a na terenie województwa mazowieckiego mamy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, mamy piękny, mały, taki bardzo kameralny skansen kultury kurpiowskiej w Kadzidle, czy osadnictwa olenderskiego w Jączyminie Polskim. Dzięki Mazowsze Travel dowiadujemy się także, gdzie wybrać się do lasu, na kamping, gdzie wypocząć nad wodą, zaliczyć spływ kajakowy czy ciekawą trasę rowerową, a gdzie obcować ze sztuką, kulturą i poznawać historię. Jak widać, wybór jest naprawdę duży, a ciekawych miejsc do odkrywania na Mazowszu nie brakuje. Zapraszamy również na kolejne Mazopikniki 8 czerwca w Opinogórze Górnej i 22 czerwca w Rzewniu. Życzę udanej zabawy oraz zwiedzania, a my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.